Cześć, witam Was na moim kanale. W końcu jest niedziela, w końcu mogę dołączyć do obecnych podwójnych szans. Czekałem od czwartku, tutaj starałem się wykazać cierpliwością, dlatego że z tych 4-10x z czempionami Faction Unity, którzy byli, Falmont, ten pan tutaj, interesuje mnie najbardziej. To jest naprawdę fajny nuker. Z tego co wiem, to trochę ciężko jest wyciągnąć z niego obrażenia, ale chętnie się pobawię, chętnie spróbuję. No ale trzeba go jeszcze dostać. Także tu mam 21 sacredów. Przy okazji mamy Wixwell's Path, więc chcę zgarnąć jego też pięciogwiazdkową duszę dla Wixwella, żeby był jeszcze mocniejszy. No i co? Mam nadzieję, że bogowie RNG mnie dzisiaj pobłogosławią i wpadnie troszkę legend. Także startujemy, lecimy z pierwszym shardem i zaczynamy od legendy i zaczynamy od Genzina. To jest duplikat, to jest champion, który jest dobry, który jest wykorzystywany, popularny jest bardzo na Fire Nighty Heart. No ale to jest u mnie duplikat, no ale nie będę narzekał. Pierwszy shard i już legenda, chociaż gdyby wiedział, że tak będzie, to mogłem sobie otwierać shardy, jak był Extra Legendary Event. Wtedy musiałbym otworzyć jednego. No ale wiecie, to jest loteria, nie ma co do tego wracać. Na A1 atakuje jednego przeciwnika 3 razy. Każde uderzenie napełnia jego turmiter o 6%. A2, tutaj mamy atak AoE, gdzie mamy 100% szans na Decrease Defense i napełnia jego turmiter. Każde krytyczne uderzenie napełnia jego turmiter o 10%. On bardzo szybko wraca do ruchu. Na A3 atakuje jednego, ignoruje Unkillable i Shieldy i napełnia swój turmiter o 30%, napełnia o 60%, jeżeli cel ma 50% albo mniej HP po tym ataku. Dodatkowo skraca cooldowny A2 i A3, jeżeli kogoś zabije. No i mamy jeszcze Bushido Passive, zwiększa jego speed o 10 punktów i resistance o 50%. Jeżeli ilość czempionów w naszym teamie jest równa lub niższa niż ilość przeciwników. Zawsze to działa, kiedy walczymy z bossami. Także Genzin, pierwsza legenda dzisiaj, mam nadzieję, że nie ostatnio. Zobaczmy, teraz druga będzie. A, niestety. Jeśli chodzi o epików, no to na pewno potrzebuję jeszcze kilku do fuzji Lady Mikage, to raz, ale chciałbym na przykład, no duplikaty już teraz interesują, także... I druga legenda! Kto tym razem? Ruel the Huntmaster. Znowu duplikat. Kończąc myśl, chciałbym Deacona, Morak, dup Fenaxa, jego bym bardzo chciał mieć duplikat. Geomancera, żeby plusować, Ugo. A zobaczmy, co Ruel the Huntmaster potrafi na A1. Tutaj atakuje jednego i mamy tutaj Decrease Defense i transferuje jeden debuff z siebie na cel, jeżeli który ma na sobie Hex. Na A2 atakuje wszystkich. Mamy drugie uderzenie, jeżeli przeciwnicy są pod wpływem Hexu. Ignoruje 25% defensu, jeżeli mamy 4 lub więcej przeciwników pod wpływem Hexu. To jest jeden z najmocniejszych ataków w grze, jeżeli spełni się ten warunek. Kiedyś to był najmocniejszy atak AoE w grze. Teraz no, wyszli już inni czempioni, ale jest ciągle to piekielnie mocne uderzenie. I A3 umieszcza Increase Accuracy na sobie na wszystkich, na dwie tury, potem Hex na wszystkich przeciwnikach, a Perfect Veil na sobie i zwiększa swój turmiter o 50%. I jeszcze mamy Passive, który dodatkowo sprawia, że on mocno uderza. Obniża speed przeciwników, którzy są pod wpływem Hexu o 5% i obniża resistance u nich o 10%. Co ciekawe, to działa nawet na Clan Bossie. To jest chyba jedyny champion, który potrafi obniżyć speed Clan Bossowi. Dodatkowo zwiększa obrażenia na przeciwnika, którzy mają Hex na sobie o 10% i obniża wartość leczenia, kiedy tacy czempioni przeciwnicy otrzymują o 30%. Na koniec aura zwiększa crit rate we wszystkich miejscach o 20%. Dobra, 3 szardy, 2 legendy. To mi się podoba. To mi się podoba. Maruka, no to nie jest ktoś, kogo bym chciał. I teraz będzie legenda. A, popsuli mi tutaj
wzór. To tym razem Rain Beast, jak wpadają epiki, to niech wpadają te dobre, których potrzebuję. To tym razem znowu Kurczak Hellgazer. Dawno legendy nie było, Tarszon. Okej, okay, idziemy dalej. I Franox, tej pani nie potrzebuję. I kolejny, Talia, jest moja kolejna legenda, nie chcę, żeby się to na dwóch duplikatach skończyło. Tu jest mój Falmont. Jeszcze 10 zostało. O! Deladża. Tylko teraz nie pamiętam, czy ją potrzebuję do fuzji na tym kącie, czy na drugim. Chyba tutaj. Ale no w końcu jest epic, który mi się przyda. Kytis. No dajcie jeszcze jedną legendę. Nie bądźcie tacy. Fodbor. Przyzwoity, aczkolwiek bez szaleństw. Tagor. Jeszcze 6. Mam nadzieję, że tam będzie legenda. Excruciator. I Karam. Jeszcze 4. Chyba teraz w Mercy jestem, prawda? Już powinny szanse rosnąć jeszcze bardziej. Zelota. 3 ostatnie. No zaczęło się tak dobrze. Zaczęło się tak dobrze. O dwóch legend. Enda. Enda też jest do fuzji, o ile dobrze pamiętam. Także okej, okay, biorę. 2 ostatnie. Hexia. I na koniec. Niestety nie legenda i niestety... Oj, fatalny epic. No cóż, na początek było bardzo dobrze, potem... potem już legend zabrakło. Idzie tutaj, tutaj. Zobaczmy, jak to ta fuzja wygląda. Tak. Deladża, jej mi tutaj brakowało. No i tutaj mi brakuje Endali. Endali mi brakuje i byłbym w stanie zrobić fuzję, także ją sobie zrobię. Mam już dwie, ale używam ich Faction Guardians. Stracę 10 speedu, jeżeli ją usunę, więc chcę sobie zrobić jeszcze jedną kopię, także w tym momencie mogę już to zrobić. No i jeszcze muszę na tą Endalię cholerną polować i wtedy będę mógł zrobić fuzję Lady Mikage. Dobra, pierwsze konto zrobione, dwie legendy wpadły. Idziemy na drugie. Na drugim koncie też 21 sekretów. Mam nadzieję, że będzie jeszcze lepiej niż na koncie głównym. Tutaj gdyby Ilsinia mi wpadła, to jest ostatni epik, którego potrzebuję do fuzji Lady Mikage. Byłbym zadowolony. No i zobaczmy, czy tutaj też pierwszy szart i będzie legenda. Niestety nie. Jest to Achak the Wandering. Bardzo, przepraszam, bardzo dobry epik. Idziemy dalej. I jest legenda. Uuu, Progni. Bardzo dobry champion, ale no mam już go tutaj, oczywiście zrobiłem fuzję na A1, tutaj atakuje jednego przeciwnika i wrzuca HP Burn, na A2 atakuje wszystkich, mamy 100% szans na usunięcie losowego buffu z przeciwniku, usuwa z nas losowy debuff i zwiększa wartość shieldu o 30% zadanych obrażeń. Na A3 wrzuca block debuff, increase attack i shield i ten shield jest chroniony. No i ma bardzo fajny pasyw, ponieważ kiedy przeciwnik atakuje kogoś naszego, kto ma na sobie shield, odbija 25% obrażeń w kierunku przeciwnika i jednocześnie leczy naszego czempiona o 25% zadanych obrażeń. Także fantastyczny czempion i jeszcze mamy resistance w Doom Tower 60 punktów. Jest pierwsza legenda, idziemy dalej. Tutaj Shada. No dajcie mi to Ilsinię i będę mógł robić fuzję Lady Mikage. Nie chcę Hordina. I druga legenda to... Znowu fuzja. Znowu fuzja. Versulf. Co my mamy? Na A1 tutaj wrzuca Provoke i do tego Shield na siebie w wysokości 10% jego max HP.
na 2, atak AoE i mamy ekstra uderzenie, jeżeli przeciwnik jest pod wpływem Stun, Freeze, Fear, True Fear, Provoke albo Petrification i jeszcze wrzuca tutaj Licza. I to swego czasu był najmocniejszy atak AoE u czempiona, którego obrażenia są oparte na HP, przez to, że są tutaj te dwa obrażenia. Problem jest tylko taki, że ciężko było ustawić te obrażenia, tak, bo potrzebujemy do tego jakiś debuff. Na 3 Increase Defense rzuca na wszystkich, dodatkowo Ally Protection na wszystkich poza sobą i mam jeszcze passive, kiedy jest uderzony ma 20% szans na umieszczenie provoke na atakujący i aura HP 33% we wszystkich miejscach. Także druga legenda, mam nadzieję, że to nie koniec, że to nie będzie tak jak jest! To Ragash, bardzo dobry champion, ale kolejny duplikat i to nie jest Falmond. Ale będę mógł sobie z niego zrobić Nukera, bo jednego oczywiście używam na arenie, świetnie się spisuje, ale używam go jako debuffera i do kontroli przeciwników. Na A1 atakuje raz, dwa razy, jednego przeciwnika dwa razy, wrzuca na siebie Increase Defense. Na A2 bardzo mocny atak AoE, gdzie wrzuca Decrease Defense i Stun. Decrease Defense wrzuca przed atakiem nawet, więc od razu są zwiększone obrażenia. Na A3 wrzuca Strengthen i Increase Speed na wszystkich naszych na dwie tury i Perfect Veil na sobie umieszcza na dwie tury i tutaj jeszcze na początku tury wrzuca Perfect Veil na czempiona z najwyższym atakiem, więc on jeszcze jest w stanie chronić naszego nukera, jeżeli mamy takiego, który obrażenia opierają się na ataku i zadaje 20% więcej obrażeń celom, których defense jest niższy niż jego. I aura zwiększa defense we wszystkich miejscach o 30%. Świetny champion, jeden z moich ulubionych w grze. Ale chciałbym zobaczyć kogoś nowego na moim koncie. Kogoś nowego. Vergis. Lucia. Ja bym chciał to Milsinie zobaczyć i zrobić sobie fuzję. Chciałbym się w końcu Lady Mikage pobawić. Świetny champion. Niestety nie mam na razie. Tutaj Emo, Warden. I Kurgan. Tenacil, kolejny kurczaczek. Jest kolejna legenda. No tutaj zdecydowanie więcej. To już jest czwarta legenda. Brakus the Shifter, nie jest to najlepszy champion i też jestem przekonany, że jest to, na pewno tak, jest to kolejny duplikat niestety. Co on potrafi? I to jest kolejna fuzja. Na tym koncie trafiłem trzy fuzje i championa, który był gwarantowanym. Na A1 atakuje jednego przeciwnika, leczy go 15% zadanych obrażeń. A3 atakuje jednego przeciwnika 6 razy. Pierwsze uderzenie ma 100% szans na wrzucenie dużego weekend na 3 tury. Leczy go 25% zadanych obrażeń. Albo 50%, jeżeli przeciwnik jest pod wpływem Fear albo True Fear. Na A3 umieszcza Increase Attack na wszystkich na 3 tury, potem atakuje jednego przeciwnika 3 razy, każde uderzenie ma 50% szans na wrzucenie Trufira, 50 plus 75 razem. Na jedną turę ma 75% na wrzucenie Firu na dwóch losowych przeciwników na jedną turę, jeżeli wrzuci Trufir. I mamy pasyw, efekt pasywny. Obrażenia zwiększają się o 40%, jeżeli jego HP spada poniżej 40% i efekt aktywny. Wskrzeszę go, dając mu 20% HP, kiedy ginie. I automatycznie dostaje dodatkową turę. Także to jest Brakus. No i jedziemy dalej. 8 shardów zostało. Może jeszcze jedna legenda. Jest kolejny! Tym razem kto? Panda! Kolejna fuzja! Kolejna fuzja! Co to się dzisiaj dzieje? Gdzie jest mój Falmond? Ludzie! Bambusa? Teraz nie pamiętam, czy to jest fuzja, którą robiłem, czy pominąłem, ale chyba robiłem. Tak, na pewno musiałem robić, bo na free-to-play mam tego czempiona mam. Na A1 atakuje jednego przeciwnika. Mamy 75% szans na wrzucenie Decrease Speed na dwie tury. Zaatakuje wszystkich przeciwników, jeżeli początkowy cel
ma na sobie dwa lub więcej debuffów, ten atak ma 40% szans, tak, plus 25 na wrzucenie Decrease Speed na dwie tury. Umieszcza Sleep na nim na jedną turę i tego nie można zablokować ani rezystować. Na A2 atakuje wszystkich. Przed atakiem wrzuca Shield na naszych wysokości 30% jego, nie, ich max HP na dwie tury. Dodatkowo wydłuża czas trwania buffów o jedną turę. Po ataku 100% szans na obniżenie czasu trwania wszystkich buffów u przeciwników o jedną turę, jeżeli nawet jeżeli to będzie weak hit. Dodatkowo się dużo dzieje. Dodatkowo zwiększa wartość shielda na naszych czempionach o 2% za każdy buff, który skrócił. I umieszcza na sobie sleep. Wybieramy tutaj jednego przeciwnika. Najpierw umieszcza increase accuracy i increase attack na wszystkich naszych czempionach. Potem mamy 100% szans na wrzucenie Enfeeble na ten cel na dwie tury. Na bossach nie można tego umieścić. Dodatkowo 100% szans na wrzucenie Decrease Accuracy na wszystkich przeciwników na dwie tury i wrzuca na siebie Sleep. Dla tych, którzy nie pamiętają, Enfeeble sprawia, że przeciwnik może zadawać tylko weak hity. I o co chodzi teraz z tym Sleepem, który na siebie wrzuca? Mamy na pasywie efekt pasywny, mamy 50% szans na przetransferowanie wszystkich debuffów umieszczonych na jakimś czempionie, na po prostu bierze na siebie debuffy z jednego naszego czempiona, jeżeli jest pod wpływem sleepu, nie można tutaj tych do kontroli przeciwnika tych nie będzie transferować. Na początku swojej tury usuwa z siebie sleep. Za każdym razem jak się ruszy, to usunie z siebie sleep. I mamy jeszcze efekt aktywny, transferuje wszystkie debuffy z tego czempiona na przeciwnika z najwyższym resistance'em, jeżeli sleep został usunięty albo przez ten skill pasywny. Nie można tego rezystować. I mamy aurę, zwiększa HP we wszystkich miejscach o 25%. Dobra. Naczytałem się. Jedziemy dalej. Jeszcze 7 shardów zostało. Czy już się pojawi Ilsinia? Albo jakiś nowa legenda? To tym razem Zargala. 5 do końca. Na pewno nie mogę narzekać na ilość legend. Flash Terror. Jeszcze 4. Infernal Baroness. Tej pani, a nawet nie dostałem ani jednego epika, którego bym chciał plusować. O, Ruela, ją mogę plusować, to jest dobry epik. No i jeszcze 2. Occult Brawler. I na koniec, czy będzie jeszcze legenda, czy ten Falmont tutaj się kryje? Nie, Corvis. Corvis. Dobry champion, bardzo poniósł moje konto free to play. 5 legend trafiłem, ale też jestem przekonany, że jest to duplikat. Na A1 tutaj mamy bardzo fajne szanse na wrzucenie Decrease Attack. Na A2 atakuje wszystkich przeciwników dwa razy. Pierwsze uderzenie wydłuża czas trwania wszystkich debuffów. Drugie uderzenie wydłuża czas naszych buffów. Na A3 atakuje wszystkich dwa razy ponownie. Każde uderzenie ma 100% szans na wrzucenie dwóch poisonów, po atakach wrzuca poison sensitivity, jeżeli przeciwnicy mają na sobie przynajmniej 2 poisony. A3 obniża obrażenia, które otrzymujemy od przeciwników, którzy mają na sobie poison, 5% za każdy jeden poison, do 25% możemy tak zmniejszyć obrażenia. I na koniec mamy aurę, zwiększa defense we wszystkich miejscach o 30%, także 5 legend wpadło, nie będę narzekał. O, jest czerwona kropka, czyli ktoś tutaj był nowy, czyżby Corvis? Tak, Corvis, a jednak, na koniec nowa legenda wpadła, na pewno go mam na pierwszym koncie na free to play, tutaj się okazało, że jednak nie, i to jest jedyna czerwona kropka, także na koniec przynajmniej jeden nowy wpadł, a teraz jeszcze mało otwieranko na koncie free to play, tam mam chyba 2 sekredy, co tak będę zwlekać, też otworzę. Tu się srogo pomyliłem, ponieważ nie mam 2, a 4 sejkredy.
Chyba dzisiaj mi coś jeszcze wpadło z Clan Bossa. Także otworzymy 4, zobaczymy jak tutaj pójdzie. 4, wiecie, to nie jest dużo, więc niekoniecznie wpadną legendy, ale jakiś fajny epik może wpaść. No Lorn to nie jest fajny epik, którego bym chciał widzieć. Ale taki Geomancer byłby absolutnie fantastyczny. Duedan to jest duplikat. Idziemy dalej. Kolejny epik. Bonekeeper. I na koniec. No. Fatalnie. Tutaj fatalnie. Nic ciekawego. Nawet epika, którego chciałbym używać, nie trafiłem. Na koniec. Zelota. No okej. Okay. Tak to wyglądało. Trochę tych legend dzisiaj wpadło, szkoda tylko, że nie było tam Falmonda i że tylko jeden nowy champion. No ale trudno, tak to bywa, jak się ma dużo legend, to potem bardzo ciężko jest trafić coś nowego. Pochwalcie się, kogo wytrafiliście przez ten weekend. Jakieś fantastyczne legendy, mam nadzieję, u Was spadły, a ja się już żegnam. Mówił do Was Samael, cześć!